We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you. Hey, kochani, witam was cieplutko. Kolejny vlogmasie, dzisiaj mamy 17 grudnia już, a do świąt pozostało nam tylko 7 dni, więc bardzo już bliziutko do świąt, zaraz koniec vlogmasu. No i tak się właśnie zastanawiam, miałam się was zapytać, jak wam się właśnie podoba vlogmas, czy byście wolali tak jak było wcześniej, czyli wiecie, same takie odcinki, przypuśćmy sprawki, hole i tym podobne rzeczy, czy bardziej właśnie takie vlogi codzienne, a w nich właśnie wszystko razem ujęte i zdrabki, i zakupy i ogólnie wiecie, takie trochę więcej pokazywania mojego życia. No nie wiem, dajcie znać, tutaj czekam na wasze podpowiedzi, a ja na pewno do woli większości się dostosuję. Więc tak, dzisiaj zaczynam bardzo późno, bo mamy już koło godziny chyba 7 wieczorem. My dopiero wróciliśmy z zakupów, więc na pewno zaraz pojawi się również haul. To znaczy się wszystko będzie razem we vlogu, bo no w sumie tam nie kupiłam za wiele rzeczy, więc zrobię wam taki mini haul od razu we vlogu. No i może teraz zacznijmy od naszych kalendarzy adwentowych. Kot mi się tutaj pcha, drzwi popycha. No, ona po prostu jest takim szalonym kotem. Ostatnio pod vlogmasem pętała się jakaś burza, że ja maltretuję kota i w ogóle męczę go i nie wiem, robię mu krzywdę. Po prostu mój kot tak już jest, ja ją wzięłam. Ona po prostu jest kotem bardzo żywym, lubi się bawić, często podgryza, no po prostu taka już jest ja i też nie zmienię, bo ona ma już ponad 3 lata, więc powiem wam szczerze, że jak ją wzięłam, to była jeszcze gorsza, bardziej szalała. Teraz troszeczkę, wiecie, my ją też pilnujemy. Ona wcześniej chodziła po stołach, po całych, po półkach, po szafach, po prostu bez ograniczeń. My staramy się ją tego oduczyć, no ale wiecie, to już nie jest taki młodziutki kotek, żeby tak od razu ją wszystkiego nauczyć. A jeśli chodzi o zabawy moje z nią, to nie sądzę, żebym robiła jej coś złego. Więc tak, tyle na ten temat ode mnie, a my teraz może przejdźmy do naszych kalendarzy adwentowych i zobaczmy, co one tam dzisiaj dla nas kryją, czy będzie coś fajnego, coś konkretnego, a może jakaś fajna wygrana w zdrabkach, więc jeśli kochani chcecie się przekonać, no to zapraszam was do mojego adwentowego stolika. Mój mąż właśnie dzisiaj zaczął urlop, więc aż do nowego roku zostaje w domu, więc pewnie jak mi się tutaj trafi jakaś czekoladka, to on będzie pierwszy w kolejce, aby sobie ją skonsumować. No i tak, dzisiaj mamy 17, zacznijmy od kalendarza z biżuterią i tutaj mamy, wiecie, tą taką kuleczkę, tą taką a la blokadę. To takie coś malutkie. Ja wam oczywiście później wszystko pokażę dokładnie, jak to będzie się prezentowało i ten wisiorek i ta bransoletka, więc tak. To później sobie ładnie ułożymy. Przejdźmy teraz do kalendarza z czekoladkami. 17, takie większe okienko. Ja w sumie cię też tak późno zaczynam tego vlogmasa, bo jak wam wczoraj, bo jak wam mówiłam, wczoraj byłam w pracy do drugiej w nocy, więc wiecie, póki wróciłam, póki się wykąpałam, bo po trzeciej, poszłam późno spać, no i też dzisiaj w sumie późno wstałam, później tak sobie leniuchowaliśmy trochę, no i później wiecie, jakieś zakupy, obiady. No i tak nam zeszło. Dzisiaj również bardzo fajna czekoladka, mamy takiego fajnego bałwanka, więc tak, z tego akurat jestem zadowolona. Na pewno te bałwanki i mikołajki i jak ostatnio reniferki mieliśmy, to na pewno jest to lepsze niż jak mieliśmy cały czas te cukierki identyczne, więc tak, bardzo fajnie. A my tutaj szukajmy 17 w kalendarzu z Müllera. No i o, już widzę tutaj na samej górze. Zobaczcie w ogóle w tych kalendarzach, jak już dużo okienek jest otwartych. Coraz mniej dni nam tutaj pozostało. No myślałam, że będzie good shine, ale niestety tutaj mamy jakąś małą choineczkę. Więc tak, pewnie sobie ją gdzieś tam przywieszę.
A my przejdźmy do kalendarza mojego ulubionego z Reala kosmetycznego. Powiem Wam, że z tego to tak niezbyt szczególnie jestem zadowolona. Dużo takich właśnie pierdółek typu śnieżynka, choinka, gdzieś tam była jeszcze jakaś gwiazdka, więc wiecie, taki średni w sumie. Ale chyba, nie licząc drapkowego, to najdroższy z tych wszystkich kalendarzy, które tutaj mam. No i dobra, szukajmy siedemnastki w kalendarzu z Reala. I ona jest tutaj za moim świątecznym prezentem skryta. Myślę, że prezent odpakuję też w Wigilię. Chociaż w zasadzie śmiem przypuszczać, co tam jest, bo widziałam, co mają koleżanki. Więc tak, siedemnastka tutaj w rogu. I widzę jakąś tubkę. A co to jest? Żel pod prysznic. Bardzo fajnie, więc na pewno mi się on przyda. Z tego akurat produktu jestem zadowolona. Zaraz może go sobie wezmę od razu do łazienki, żeby już sobie go testować. Więc tak, mój najlepszy kalendarz za mną. No i został nam na dzisiaj nasz kalendarz zdrapkowy ze zdrapkami Winter Loss. No i widzę, że tutaj siedemnastkę też mam w rogu. Hops, dzisiaj mamy dzieci z bałwankiem, ja Was sobie tutaj postawię. No i zobaczymy, czy dzisiaj szczęście nam dopisze. Dobra, mamy to. No i lecimy. Pierwsza, mamy czwóreczkę. Druga śnieżynka, dwójka. I jedynka, więc zaczyna się tak jak zawsze, że wszystkie inne, no ale czy wygrana będzie? No niestety tutaj jest stówka, więc wszystkie inne, no i tutaj musiałyby być już dwie identyczne kwoty, a tutaj mamy czwóreczkę, więc jedyna szansa jaką mamy w tej zdrapce, aby wygrać, to jest 4 euro, no i czy ona tutaj będzie? Niestety nie, więc zdrapka Winter Loss z kalendarza adwentowego niestety w dniu dzisiejszym wędruje do śmietnika, a ja sobie zaraz wybiorę jeszcze jakieś zdrapki na dzisiaj. No i nie wiem, dajcie propozycje, jakie w ogóle właśnie chcecie zobaczyć te zdrapki, a ja sobie tutaj pogrzebię i może jakąś fajną wybiorę, nie wiem, Magic Pearl wziąć. No jakoś tak nie mam na nią ochoty. Lucky Bonus to jest w sumie moja ulubiona zdrapa, aby ją, ale ona ostatnio dość często się pojawiała na moim kanale, więc może weźmy sobie Happy Zeeben oraz mam tutaj Divine Minnie Mouse, to weźmy też Minnie Mouse i może jeszcze jedna. O, tutaj widzę jakąś siódemkę też, no to weźmy sobie też tą tutaj siódemkę gorącą, więc tak, to będą zdrapki na dzisiaj. Mamy siódemki, a może zamiast tej Minnie Mouse weźmy sobie Chanel Zeeben, to będziemy mieli same siódemki na dziś. Więc tak, lecimy, gdzie jest moja moneta? Już mi tutaj gdzieś zaginęła. Dobra, mam tu jakiegoś grosika. No i lecimy. Zacznijmy od tej najmniejszej zdrapki. Jest to szybka siódemka. No i tutaj, jak wiecie, musimy znaleźć siódemkę, aby wygrać przypisaną do niej kwotę. I co tutaj mamy? Mamy dwójkę, więc tutaj się nie udało. Stuwa była do wygrania. Kolejna liczba, ósemka, więc o oczko za wysoko. I tutaj 4 euro było do wygrania. No i myślę, że tutaj niestety nie uda nam się nic wygrać. A no, jak widzicie, tak też się stało. Mamy dziewiątkę za 3000, więc kolejna zdrapka wędruje do śmietnika. Teraz weźmy sobie gorącą siódemkę. Tutaj zasady te same, trzeba znaleźć siódemkę. I co? No gdzie jest ta kwota? Nie ma. A, jest tutaj piątka, więc tutaj się nie udało. Tysiak był do wygrania. Szósteczka, więc coraz bliżej. 4 euro. No i czy będzie tu siódemka? Niestety dziewiątka. To troszeczkę za wysoko. 20 euro można było wygrać. Kolejna gra. 0 za 40 euro.
dwójka warta 2 euro, no i dwie ostatnie szanse nam zostały, czy tutaj się nam powiedzie. Niestety tutaj jest jedyneczka za stówę i uwaga, uwaga, ostatnia szansa w gorącej siódemce, niestety czwórka za dyszkę, więc tutaj też się nie udało. Dzisiaj jakieś zdrabki smutne, może tutaj ta Happy Seabed nam da jakąkolwiek wygraną. No i po raz kolejny w dniu dzisiejszym szukajmy siódemki. Gra numer 1, mamy szóstkę, więc o oczko za nisko. Gra numer 2, 20 i 28, więc tutaj też się nie udało. Gra numer 3, mamy 3, 30 oraz 11, więc tutaj wygranej też nie ma. Gra czwarta, dwójka, dziesiątka, 31 i 22, więc czwarta gra również pechowa. Gra numer 5, 1, 4, 24, 12, 23, no i tutaj nie ma wygranej. Jakieś te zdrabki dzisiaj do nas pechowe, mam wrażenie, że nie uda mi się nic wygrać. 18, 9, 12, 5, 21, no i myślałam, że widzę tutaj ogonek od siódemki, ale to niestety 13, więc stuwa do nas nie trafiła. No i ostatnia gra, siódma, czy ona nam da wygraną? 8, więc za wysoko, 15, tutaj też się nie powiodło, 18, 14, 26, 29 i 19, moja szczęśliwa liczba, tutaj 28 euro było do wygrania. No i jak widzicie, kochani, dzisiaj się nie udało, 4 zdrabki wędrują do śmietnika. No i pewnie następne zdrapie w dniu kolejnym. A teraz przejdźmy może do moich zakupów, pokażę Wam, co sobie kupiłam. Tak więc, kochani, przychodzę do Was z obiecanym haulem. Zaczynajmy tutaj od największych rzeczy. Nie są to też tak jakieś, wiecie, nadzwyczajne zakupy, po prostu zwykłe, takie codzienne zakupy. No i mamy żbirek dla kota, koszidę z Lidla. Ja zwykle nie kupuję, staram się jakieś inne, no ale dzisiaj nie chciało mi się szukać, miałam po prostu pierwszy, lepszy z Lidla. No i padło na koszidę. Wziąłam sobie coś niezdrowego, czyli kole, znaczy Pepsi Light Lemon. Bo ostatnio przez to, że jestem przeziębiona, to cały czas chce mi się pić. Tak. No i tego właśnie wody napoju to idzie mi w hektolitrach. Tutaj Wojtek wziął sobie jakieś dwie takie słodkie bułki. Tutaj pisze, że to są jakieś francuskie apfeltasche, czyli wiecie, jakieś takie kieszonki z jabłkami. Pewnie ciasta francuskiego. Więc tak, nasz ulubiony płyndora, czyli Pryl, czyli polski odpowiednik Pura. Moje ukochane bio, zielone banany. Mam ochotę właśnie zrobić sobie jakiś może smoothie albo koktajl czy coś w tym stylu. Tutaj Wojtka jakieś galaretki z jakąś polewą waniliową, taki czteropak. I one były, słuchajcie, w wielkiej przecenie, a zapłaciliśmy za nie tylko 20 eurocentów za taki czteropak. Czyli można powiedzieć, że kosztowały mnie one 80 groszy, więc myślę, że w Polsce pewnie za jedno takie opakowanie musiałabym więcej zapłacić. A tutaj mam czteropak za 20 centów. Tutaj on ma jeszcze jakiś inny jogurt. Taki truskawkowy, łagodny. Ja sobie wzięłam 4 pomarańcze właśnie do mojego soku. Tutaj on mi wziął bułki, te takie moje ulubione z ziarnami słonecznika. Mam 3, to będą na śniadanie na jutro. Z
sok malinowy, może i nie są najzdrowszy, bo ma milion cukru w sobie, ale właśnie mam ochotę na herbatę z takim sokiem malinowym i z cytryną na moje przeziębienie. Tutaj on sobie też wymyślił i wziął sobie jakieś buraczki, więc będzie je miał. Ja tam wolę sobie kupić i sama zrobić, no ale nie było tych, wiecie, w całości gotowanych, więc kupiliśmy gotowe. Ja sobie wzięłam taki miks pomidorków koktajlowych, mamy czerwone, znaczy w sumie jakieś trzy różne odmiany. Coś tutaj mam mokre i nie wiem właśnie co mi tutaj, a już wiem co mi tam cieknie. Pomidory zwykłe. Sałata lodowa, tak? Sałata czy kapusta? Nie, sałata lodowa. Tonik. Kolejna rzecz, klementynki. Kolejny jogurt, ten taki wiecie, z musem owocowym. Tutaj ja sobie jeden wziąłam, taki bio, znaczy nie, że nie bio, tylko wiecie, taki wegański, bez laktozy i bez glutenu. Również o smaku truskawkowym. O, i tutaj to co cieknie, to są Wojtka frytki, więc ja szybko muszę je zanieść do zamrażarki. Tutaj w ogóle jakiś jogurt o smaku pralinkowym. To w sumie wzięliśmy taki na spróbowanie, bo jesteśmy ciekawi jak on smakuje. Tutaj jeszcze jakiś z tego Kerrygold. Też był w przecenie rabarbarowy za 35 centów, więc wzięłam na spróbowanie. Woreczki śniadaniowe na kanapki do pracy. Wojtka sok jabłkowy. Przecenie za 30 centów Müllermilch Rice Choco, czyli te nasze, wiecie, ala coś Berlisso, czyli ryż na mleku z czekoladą, kartofelki, kolejny Wojtka jogurt, tym razem wiśniowy i ostatnia rzecz z tej reklamówki, są to dwa takie zielone jabłka, bo ja właśnie mam ochotę ostatnio na jakąś taką bombę witaminową, więc tak, jedna reklamówka za nami, została jeszcze druga. Tutaj Wojtek jest zawsze jak bierze bułki, to bierze sobie to słoneczko, takie wiecie, tu są różne smaki, jakaś serowa z makiem, z sezamem, no wiecie, różniste. Jajka na ten tydzień, bo później to mam nadzieję, że przywiozę sobie z Polski. Takie prawdziwe. Wojtka jakieś te kiełbaski typu parówki. On ich bardzo dużo zjada. Ja wiem, że tam jest zmielony pies z budą i nie wiem, to jest zdrowe. No ale wiecie, przecież mu nie zabronię. Wzięłam dwa rogaliki z kremem orzechowym na deser. Tutaj mam dwie rzeczy, to są prezenty, mam nadzieję, że nikt z rodziny nie ogląda i wzięliśmy dwa takie po prostu komplet z DAF. Ja wzięłam po prostu smak mojego dzieciństwa, właśnie świąteczny, a to są te takie kartofelki, znaczy nie wiem jak to się nazywa u mnie w domu, na to mówiliśmy kartofelki, wiecie, marcepanowe. I nie wiem dlaczego, ale one mi się bardzo kojarzą ze świętami, więc sobie takie coś w okresie przedświątecznym chętnie skonsumuję. Jedna czerwona papryka, z jednej strony trochę zielona, ale to nic. Wór cebuli, bo u mnie idzie bardzo dużo, ja dużo gotuję i praktycznie cebulę do wszystkiego daję. No i to chyba na tyle. Mam tutaj ostatnią rzecz, jest to napój, znaczy się sok pomarańczowy. No i to kochani, tyle co było w tym holu do pokazania. Myślę, że nic tam gdzieś mi nie zostało po szafkach pochowane, więc tak, hol za nami.
Tak, dajcie znać, które produkty najbardziej Wam się z tych niemieckich spodobały, czego byście chcieli spróbować w komentarzu. Jeśli Wam się podobał ten vlogmas, haul i w ogóle, wiecie, cały film, to chętnie zobaczę Wasze kciuki w górę. Kto nie subskrybuje mojego kanału, a chciałby być na bieżąco z wszystkimi moimi filmikami, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału, ten czerwony przycisk na dole ekranu, a jak ja zawsze powtarzam, w tym przypadku trafisz do mojej youtuberkowej rodzinki, więc tak kochani, ja się z Wami żegnam, widzimy się jutro, do zobaczenia w kolejnym vlogmasie, pa pa!